W 1999 roku zachorowałam na nowotwór. Przeszłam radioterapię, w trakcie chemioterapii byłam już po dwóch operacjach. Cierpiałam potworny ból. Lekarze hospitalizowali mnie, ale nikt mojego bólu nie badał, nie badał jego źródła. Po roku i trzech miesiącach okazało się, że moje jelito pękło i wtedy zdiagnozowano mi przyczynę tego bólu. Od 2003 roku jestem pod stałą opieką poradni leczenia bólu. Przyjmuję leki opioidowe, które tak naprawdę pozwalają mi dzisiaj stać w tym miejscu. Gdyby nie leki opioidowe, nie mogłabym funkcjonować normalnie, czyli pracować społecznie, opiekować się swoją rodziną. Nie byłoby mnie po prostu tutaj. Jest udowodnione, że ból przewlekły, nieleczony może doprowadzić do depresji, do ciężkiej depresji i w konsekwencji do myśli samobójczych i samobójstwa. Jest troszkę lepiej, ale nie do końca. Są problemy z dostaniem się na pierwszą i kolejne wizyty do lekarza, do poradni leczenia bólu. Średni czas oczekiwania to jest około 3 miesiące. Jaki pacjent z bólem przewlekłym, który trwa dłużej niż 3 miesiące, jest w stanie czekać kolejne 3 miesiące na to, żeby uzyskać pomoc? Poradnie są czynne w przypadku mojej poradni 3 dni w tygodniu. A co z resztą dni? Pacjent, skoro nie ma miejsca na nowych pacjentów, starzy są wciskani do kolejki, więc ten czas przyjmowania pacjenta powinien się znacznie wydłużyć. Są problemy też z dostępnością do leków. Ja zapytałam moją lekarz pierwszego kontaktu, czy może mi wypisywać leki opioidowe, żebym nie musiała czekać w kolejce do poradni leczenia bólu. Powiedziała mi, że teoretycznie tak, ale tylko do południa, ponieważ recepty na leki opioidowe po południu są zamknięte na klucz, a klucz ma tylko dyrektor przychodni. Przede wszystkim potrzebna jest edukacja, nie tylko lekarzy, polityków, ale również samych pacjentów. Często to pacjenci bronią się przed tym, żeby przyjąć ten lek opioidowy. Przyjmują leki niesteroidowe, leki przeciwzapalne, które robią spustoszenie w ich organizmie. Więc przede wszystkim edukacja szeroko pojęta, ale też dostęp do leków opioidowych dla pacjentów bez historii nowotworowej, czyli dla wszystkich, którzy cierpią ból przewlekły, czyli ponad 3 miesiące ten ból odczuwają. Dla nich te leki również powinny być dostępne.